Ostatnia akcja. Szyndrowski. Nie ma nawet gdzie zagrać na tak zwaną aferę piłkarską. To, o, no bo to jest aż gęsto od piłkarzy Krakowi. Wszyscy zgromadzeni od 40 metra. No, teraz będzie. Wychodzi. Teraz będzie okazja. Grzelak nie zdecydował się na strzał. Jeszcze Sieńczuk. Kapitalny strzał Marka Sieńczuka. Daje zwycięstwo w doliczonym czasie Ruchowi Chorzów. Nie będzie jednak rzutów karnych, Maćku. No niestety nie. Ale to wydawało się, że no znowu zamieszanie. Po co Gąsiński wychodzi z swojej bramki? Tam było wszystko pod kontrolą. Nie. Grzelak miał dobrą sytuację, on mógł strzelić, ale jednak tak w techniczny sposób, takie przerzucenie z nogi na nogę. No i to, co zrobił Zieńczuk, to był to klasa światowa. Zieńczuk, opanowanie do ostatniej sekundy. Popatrzmy jeszcze raz na tą sytuację. Tutaj Grzelak wydawało się, że odda strzał, ale jednak dał piłkę do Zieńczuka. Ten przymierzył.